W Polsce, a mamy bardzo bogatą ulicę Świętokrzyską, albo Ostrobramska, albo Świętokrzyska, albo Częstochowska, są bogate, bo bank. No a teraz linia Mysia, prawda, oni myślą, że papież Franciszek to naprawdę, tak jak powiedział, tak jak obiecał, że wszystkie pieniądze odda, nawet że Watykan by sprzedał, by ludziom oddał biednym, no ale czy to tak rzeczywiście się stanie, czy to tylko na namówieniu się skończy. No, bo ludzie, wiecie Państwo, czekają od tysięcy lat ludzie czekają, że ktoś im pomoże, że teraz mają nadzieję, jak ta linia Mysia teraz jest, że Kościół rzymskokatolicki u władzy, u sterów władzy, no, że jakieś humanitaria, że więcej Boga, bo my to już dawno wysyłaliśmy ich jako święci w dniach ostatnich tego złego systemu rzeczy na mszę, bo oni powinni chodzić na swoje msze częściej, więcej do Matki Boskiej modlić się od Ostrobramskiej, Częstochowskiej właśnie, Ostrobramskiej, Częstochowskiej, rzymskiej, łacińskiej, aby nie krymskiej, no bo tak, prawosławnych tu nie ma, bo pomiędzy wschodem Polska jest, ewangelików tu nie ma, bo pod Anglią jakby, prawda, pod Morzem Bałtyckim. Ewangelików z Niemiec tu nie ma, bo Polska pomiędzy Rosją a Niemcami, pomiędzy Morzem Bałtyckim a Czechosłowacją. Także u pepiczków tam jest dużo ateistów, ale tutaj też nie brakuje. Państwo zobaczą za tymi blokami, to jest Hotel Warszawa, on jest odrestaurowany, odnowiony jakby, ja wiem, ale chyba nie od gruntu. Tak go na wierzchu po faryzejsku zrobili. Katoliczka kaszle, tutaj szedł taki facet, to tak jakby ktoś mu rodzinę całą wymordował, tak kasłał, tak chrumczał, że spluwają ci tacy bardziej, którzy denaturaty piją, tak plują, ale plucie też jest bardzo modne, proszę Państwa. Jak to dzisiaj w Radiu Tok FM powiedzieli chytrze, że świni spluniesz w oczy, to ona powie, że deszcz pada. Także proszę Państwa, coś niesamowitego. Radio Tok FM, Brokoncita, Barbie, Baby, Langström, Ekstra. Witamy Państwa serdecznie.